Hello, Twinkle. Twinkle szybuje po niebie. Witaj, Mr. Moon. Jaka piękna gwieździsta noc. O, króliczek Kicia i mewa Sandy grają w piłkę. Twinkle mówi Sandy, że czas zabawy dobiegł końca i pora położyć się spać. Ale Sandy mówi, że wcale nie jest zmęczona. Sandy chce się dalej bawić. O-o, Sandy ledwo złapała to podanie. Nasza mewa jest naprawdę zmęczona. Powinna już iść spać. Używając magicznego gwiezdnego pyłu, Twinkle przenosi Sandy do jej gniazda i otula ją do snu. Dobranoc, Sandy. Kicia i króliczek wciąż grają w piłkę. Twinkle mówi Kici, że czas iść spać. Kicia chciała zaprzeczyć, ale poczuła się bardzo śpiąca i ułożyła się do snu. Twinkle przeniosła Kicię do jej łóżeczka. Tu będzie jej wygodniej. Dobranoc, Kiciu. Króliczek podbija piłkę głową. Dobrze się bawi nawet w pojedynkę. Zobacz, to Twinkle. Mówi króliczkowi, że czas położyć się spać. Króliczek mówi, że nie jest jeszcze senny, ale jego nóżki są już bardzo zmęczone. Króliczek zgadza się pójść spać. Twinkle używa magicznego gwiezdnego pyłu i przenosi króliczka do jego hamaku. Po świetnej zabawie wszyscy naprawdę smacznie śpią. Dobranoc, króliczku. Dobranoc, Twinkle. Dobranoc, przyjaciele. Witaj, Twinkle. Jak się dzisiaj masz? Twinkle, zobacz. To mewa Sandy. Czy chcesz się pobawić z Sandy? Musisz tylko przedostać się na drugą stronę stawu. Gotowa? Skacz w górę. Świetna robota, Twinkle. Zobacz, to liliowy liść. Zeskocz na niego. Wow, Twinkle, chyba świetnie się przy tym bawisz. Czy chcesz skoczyć w tamtą stronę? Już prawie dotarłaś do mewy Sandy. Świetnie ci poszło. Najpierw skoczyłaś do góry. Potem zeskoczyłaś w dół. A potem skoczyłaś w bok. Co teraz zrobisz, żeby przedostać się na drugą stronę stawu? Sandy, zobacz. Przyszła do ciebie Twinkle. Możecie się teraz pobawić. Do widzenia, Twinkle. Do widzenia, Sandy. Witaj, Twinkle. Co jest w tych pojemnikach? O, chcesz coś namalować. Świetny pomysł. Co najpierw namalujesz? Czy to staw? Bardzo ładnie, Twinkle. Zgadza się. Staw jest niebieski. Co teraz namalujesz? Wspaniale, Twinkle. Pień drzewa jest brązowy. Ale drzewo nie zupełnie tak wygląda, prawda? Czegoś tu brakuje. Zgadza się.
Liście na drzewie są zielone. Teraz wygląda to o wiele lepiej. Ale czegoś tu ciągle brakuje. Co to może być? Masz rację, Twinkle. Oczywiście, czerwone jabłka. Świetna robota. Namalowałaś obrazek. O co chodzi? Twinkle, co się stało? O, już wiem. Nie mogłaś użyć swojego ulubionego żółtego koloru. Chwileczkę, Twinkle. Ja widzę coś żółtego. Zastanów się, Twinkle. Co to może być? To coś żółtego. Tak jest, Twinkle. Ty jesteś żółta. Znakomicie, Twinkle. Namalowałaś naprawdę śliczny obrazek. Do widzenia, Twinkle. Witaj, Twinkle. Twinkle, zobacz, balonik. Jeden balonik. Numer jeden. A co ty tam masz, Twinkle? Kolejny balonik. Ile teraz mamy baloników? Jeden, dwa. Mamy dwa baloniki. Kolejny balonik. Twinkle, policzmy je. Jeden, dwa, trzy. Teraz mamy trzy baloniki. Twinkle, spójrz w górę. Co to jest? Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery baloniki. Wow! Nadmuchałaś kolejny balonik, Twinkle. Policzmy wszystkie baloniki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć baloników. Bardzo ich tu dużo. Orety, Twinkle, parę baloników pękło. O nie, kilka z nich odleciało. Nie smuć się, Twinkle. Został jeden balonik specjalnie dla ciebie. Do widzenia, Twinkle. Witaj, Twinkle. Jesteś dzisiaj bardzo wesoła. Zobacz, dwa kolorowe ptaszki. Jakie one są słodkie. Przywitaj się z nimi. Zobacz, Twinkle. Ten ptaszek jest czerwony, a ten jest niebieski. Machają do ciebie. Wyglądają bardzo radośnie. O nie, dwa ptaszki odleciały. Ciekawe, dokąd się wybrały. Nie smuć się, Twinkle. Jestem pewna, że potrafisz je odnaleźć. Może siedzą na tym drzewie. Może schowały się za nim. Chyba nie. Sprawdź tamto drzewo. Chwileczkę. Widzę coś czerwonego. Tak jest, Twinkle. Potrząśnij gałęziami. To czerwony ptaszek. Sprawdź to drugie drzewo. Jest i niebieski ptaszek. Świetna robota, Twinkle. Znalazłaś oba ptaszki. Hurra! Możesz teraz pobawić się ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Do widzenia, Twinkle. Baw się dobrze. Witaj, Twinkle. Witajcie, Toadstools. Och, wydaje mi się, że ta Toadstool wydała dźwięk. Może spróbujesz jeszcze raz, Twinkle? Wow, sprawdźmy pozostałe Toadstools. Czy one też wydają dźwięki?
Słyszysz, Twinkle? Ten dźwięk jest inny niż u pierwszej Toadstool, prawda? Twinkle, tworzysz muzykę. Świetnie ci idzie. Ta melodia przypomina mi jakąś piosenkę. Twinkle, czy możesz zagrać ją jeszcze raz? Tak jest! Witaj, Sandy. Twinkle tworzy dziś muzykę. Czy chcesz pomóc? Pokażcie, co potraficie. Świetnie wam poszło. Stworzyłyście razem muzykę. Dobra robota, Twinkle. Wspaniale, Sandy. Świetnie. Do widzenia, Sandy. Żegnajcie, Toadstools. Do widzenia, Twinkle. Witaj, króliczku. Co ty tam masz? To balon. Twój balon jest w kształcie serca. Wow, króliczek leci wysoko w górę. Witaj, Twinkle. Jak się dzisiaj masz? O, zobacz, Twinkle. Króliczek podarował ci prezent. Jak miło z jego strony. Co się mówi, Twinkle? Tak jest. Dziękuję, króliczku. Twinkle, czy masz jakiś pomysł? Wow! Masz jeszcze więcej balonów w kształcie serca. Ten jest zielony. Ten jest niebieski. A ten jest żółty. Twinkle, czy chcesz je podarować swoim przyjaciołom? To bardzo miły gest. Twinkle, masz balon dla każdego z twoich przyjaciół. Zobacz, zielony balon jest dla Sun. Niebieski balon jest dla kotka. A żółty balon jest dla króliczka. Dziękuję, Twinkle. To naprawdę wspaniałe uczucie, kiedy przyjaciele obdarowują się prezentami. To pokazuje, jak bardzo się lubią. Wszyscy świetnie się spisaliście. Witaj, Twinkle. Masz dzisiaj mnóstwo energii. O, zobacz. To mewa Sandy. Ojej. Sandy wygląda na bardzo zmęczoną. Ciekawe dlaczego. Sun też jest bardzo zmęczony. Co go tak zmęczyło? Może oboje mają za sobą naprawdę męczący dzień. Oczywiście, Twinkle, wciąż jest dzień, ale wszyscy chcą już spać. Czy wiesz, kogo nam teraz potrzeba, Twinkle? Myślę, że Twinkle wie, kto powinien się teraz pojawić. Co ty tam masz? Czy to ktoś, o kim właśnie myślę? Tak jest! To Moon! Chyba za długo spał. Świetnie się spisałaś, Twinkle. Gdy Moon jest na niebie, Sun może wreszcie odpocząć. Gdy Moon jest na niebie, jest noc. Wszyscy mogą położyć się spać. Och, bardzo miło z twojej strony, Twinkle.
Teraz Sandy na pewno dobrze się wyśpi. A co w nocy robią gwiazdy? Masz rację, Twinkle. W nocy gwiazdy świecą. Dobranoc, Twinkle. Witaj, Twinkle. Jak się dzisiaj masz? Co to takiego, Twinkle? Słyszysz coś? O nie, nic ci się nie stało, Sandy. Chyba za szybko leciałaś. Biedna Sandy. Chwileczkę, Twinkle, masz jakiś pomysł? Co to jest, Twinkle? Racja, to jest banan. Banany są żółte. Ojej, wygląda na to, że Sandy nie lubi bananów. Twinkle, jaki masz teraz pomysł? Kolejny owoc? Czy wiesz, co to jest? Masz rację, Twinkle. To jest pomarańcza. Pomarańcze są pomarańczowe. Jakie to zabawne. Szkoda. Sandy nie lubi pomarańczy. Spróbuj czegoś innego. Znalazłaś więcej owoców. Czy wiesz, co to jest, Twinkle? Zgadza się, Twinkle. To są winogrona. Są fioletowe. O rety. Sandy nie lubi żadnego z tych owoców, prawda? Co to jest? Spadło prosto z drzewa. Czy wiesz, co to jest? Masz rację, Twinkle. To ładne, czerwone jabłko. Wspaniale! Sandy lubi jabłka. Owoce są zdrowe, Twinkle, i pysznie smakują. Do widzenia, Twinkle. Witaj, Twinkle. Tylko spójrz na te wspaniałe instrumenty. Czy chciałabyś na nich zagrać? Zobacz. Jeden saksofon. Jaki dźwięk wydaje saksofon? Wow, ten dźwięk był bardzo głośny. O, zobacz. Dwa bębenki. Gra na bębenkach świetnie ci wychodzi. Czy umiesz zagrać naprawdę szybko? Znakomicie. Ten rytm był bardzo szybki. Wow, gitara z trzema długimi strunami. Jaki dźwięk wydaje gitara? Wspaniale, Twinkle. Gitara wydaje łagodny dźwięk. Poćwiczyłaś grę na instrumentach. Może teraz twoi przyjaciele chcieliby zagrać z tobą? Kiciu, króliczku, czy chcecie pograć na instrumentach? Kiciu, czy chcesz zagrać na głośnym saksofonie? Króliczku, czy chcesz zagrać łagodną melodię na gitarze? Twinkle, zagrasz szybki rytm na bębenkach? Teraz wszyscy razem! Wspaniale! Stworzyliście zespół muzyczny, a wasza muzyka jest przepiękna!